Może Kazi odwrotnie. To dobra, to daj ten stolik kantorów, a... Albo przesuń go tylko tak. O, to dobra. Żeby wychodząc nie... Wystawa była w Oświęcimiu? Część. W części. Mhm. Centrum Kultury i Informacji
podziękujemy za wspaniałe entrée z Jaworzynki. I pozwólcie, że przywitam Was bardzo serdecznie na wernisażu wystawy Kaska Jastrzębskiego. Wystawa niesie tytuł Sztychy prowincjonalne. Kazek Jastrzębski sercem z ziemi cieszyńskiej, ale odwiało go, jak to w życiu bywa, aż do Oświęcimia. Jest członkiem Stowarzyszenia Fotograficznego Przeciwnicości od roku 2015. I gości w Jabłonkowie nie po raz pierwszy. Bywa tu bardzo często, z czego mamy wielką radość. Także Kasku, dziękujemy, że jesteś ze swoją wystawą tutaj u nas w Jabłonkowie. Ja dziękuję przyjaciołom, kolegom, którzy dojechali do nas z fotoklubu Hawierzowa. Dziękuję za przybycie Tomkowi Dudowi, piktorialiści z Jabłonkowa, Józef Frydrych, Jurek Jurzykowski. No jest mi niezmiernie miło powitać naszego pana starostę. Bych podziękoval, protože my s panem Kaskem Jastřemským vlastně máme poprvé raz vernisážu na Jabłonkově. A jak se podívám na ty fotky, na ty zdjenča, no úžasné zachycení, dívám se, že i Jabłonkov. Takže to je super, jakoby, takže to, co je na zdjenču, tak věřím, že mu tě v srdcu. A byl, že podem razy i v Oświęcimiu, je to taky smutné město, ale myslím se, že se pomalu z toho jakoby taky kapečke, protože všichni myslí, že tam je jiné to zlo, ale teraz už je to město úplně na jižší úrovni, takže děkuji a to je taková reklama, taková pozitivná, co svědčí mi ve vás příchodzo. Takže věřím, že náš region vítá pana Kaska vždycky. Załatwiłem taki prezencik z Oświęcimia. Tu jest, że tak powiem, no, książka o tym, to się jak podzielcie, możecie to mieć na zmianę. No. I także Oświęcim to nie jest tylko, że tak powiem, druty kolczaste. O, tu się tak otworzyło przez Was. W Oświęcimiu przed wojną robili autopraga. Tak, że to było luksusowe auto, mieli to, dzisiaj to by byli celebryczne, super sprawa. Także to są rzeczy, są takie. Kasku też jeszcze pozwolę ci wręczymy od nas takie pozdrowienia z Jabłonkowa. Ja bym cię poprosiła, gdybyś mi mógł jeszcze nam wszystkim tutaj zgromadzonym powiedzieć, skąd ta nazwa Sztychy Prowincjonalne, bo w Wikipedii odnalazła ich znaczeń słowa sztychy, ale jakoś mi nie pasuje. Dziękuję serdecznie. Więc słowo sztychy to jest w tym wypadku wielkie oszustwo. Bo sztychy to się ma kojarzyć ze starą techniką drukarską. Tak jak to odbijali na jakichś blachach miedzianych czy coś. Także to malimy, że to jest stare, a tak naprawdę to jest na komputerze robione. Rytimy. Po czesku to jest rycina. Rycina sztych to jest powiedzmy to samo albo blisko. Tak. To samo albo blisko. Ja należę do tych sierot z Pomiecku Bielowskich, których Wietek założył tych grup dużo i jak to wszystko porozkręcał, to umarł. No i także my teraz, że tak powiem, dzisiaj żałuję, że nie byłem najzdolniejszym uczniem, bo mogłem się dużo więcej nauczyć, ale to się już nie wraci. Mówię, to się nie wraci, tak? No, albo blisko tego. Jak przyszły rozmowy z Jadkowi, mówimy o konferencji, dziękować. Powiem tak, mam też kupany, a praktycki zakład tego, co z Józefem robi. No ale podle tych zdjęć, gdzieś się nauczył dużo. No, tak. To znaczy powiem tak, że od tego czasu, jak Mietek nie żyje, to liczę, że zrobiłem jakieś postępy, ale z kolei Mietek też by był zupełnie w innym miejscu.
Także nie wiem, czy by byli dzisiaj kolegami, czy nie. Bo Wietek miał, że tak powiem, bardzo dużo kolegów, ale miał też wrogów artystycznych, nie? Także to nie wszystko było, że było dobrze, także miał powiedzieć. No także po prostu no, fotografuję to, co mi się podoba. To jest taki cykl, że można robić do końca życia, nie? Gdzie się jedzie, to można coś zrobić i to jest. Robię też powiedzmy wielkie miasta czy coś, ale to jest co innego, a takie na przykład te nowoczesne, że jest szkło, aluminium, to jakoś mi się ta fotografia nie pasuje. Ale inni mogą robić. No to szanowni państwo, mnie nie zostanie nic innego. Podziękować Kaskowi i zaprosić was do skromnego poczęstunku. Proszę się poczęstować winkiem i góralskimi kanapkami. To nas inspirował Jurek Jurzykowski. Także dziękuję jeszcze tą drogą koleżankom z Jacki za przygotowanie tego skromnego cateringu. Także zapraszam, no i życzę miłej zabawy. Proszę bardzo. Nasz Romek. Zawsze jak przyjedzie do nas, siada i rysuje. Mig jest obraz gotowy. Mi już jest z tego powodu tak nieswojo i przykro. Chcę pozwolę Romku cię też podarować. Nie umiem rysować, ale coś fajnego po rysowaniu. Także dziękuję, że jesteś tutaj z nami i zawsze, że nas obdarujesz. Także dziękuję. A ja jeszcze dwie osoby chciałem szczególnie już witać, bo wszystkich gorąco witam, ale Władka i Etelkę, to są, że tak powiem, seniorzy tutaj. Władek, Etelka nie, Etelka jest młodo baba. Władek jest najstarszy z rodziny, także z Karciny jest mi bardzo miło, że przyjechał. I tak samo się nazywa. Dziękuję. No, ale Etelka kierowała. Brawo za Etelkę. I oby tu nie trafił. To proszę bardzo, częstujcie się. Jedzcie, to nie jest dekoracja, to nie jest dekoracja. Proszę się częstować. Posłuchajcie.